Dzień dobry, zabieram Was do ogrodu inwestora. W ogrodzie obecnie trwają prace porządkowe i przygotowawcze do nadchodzącego sezonu, gdzie będzie dużo nowych nasadzeń, ale sam ogród jest przepiękny. Można śmiało powiedzieć, że arboretum, bardzo dużo ciekawych gatunków, odmian przeróżnych roślin, ale w tym odcinku będę chciała Wam pokazać przepiękne hortensje, które tam rosną i poruszę temat cięcia i przygotowania tych roślin do zimy. Miłego oglądania. Tak prezentuje się duża rabata z hortensjami. Rosną tutaj przeróżne gatunki, ciekawe odmiany. Będą dosadzane nowe, ale również inne rośliny. I tym zajmiemy się w następnym sezonie. Tak samo przycinaniem i przygotowaniem roślin do wiosny. W tym sezonie roślin nie przycinam. Najbardziej szkodliwy dla hortensji jest suchy, mroźny, wysuszający wiatr. Dlatego wszystkie hortensje intensywnie podlewamy przed zimą. Hortensja bukietowa wytwarza kwiatostany na pędach jednorocznych, czyli takich pędach, które wytworzy w nadchodzącym sezonie, więc nie ma sensu okrywania całej rośliny, bo i tak będziemy ją przycinali, gdy nadejdzie wiosna. Natomiast powinniśmy roślinę podlać, żeby nie doznała suszy fizjologicznej w trakcie zimy, i powinniśmy się również skupić na tym, żeby okryć system korzeniowy, czyli osypać rośliny na przykład liśćmi, większymi kawałkami kory, żeby bryła korzeniowa była zabezpieczona przed mrozami. Jedna hortensja dębolistna była przesadzona, ale mogę Wam pokazać, jakie tutaj rosną giganty. Taka hortensja gigantyczna. Pokazuję w ten sposób dla zobrazowania ich wielkości. Hortensje tutaj urosły na tyle duże, że się podpierają wzajemnie i kwiatostany, mimo tego, że są na cienkich gałązkach, to nie opadały. Nie były na tyle ciężkie, chociaż i tak duże, że się kładły na ziemi. No i takie pytanie, czy kwiatostany wycinać? Czy to nie wygląda uroczo? Jest to kwestia gustu, ale ja jestem tej szkoły, że krzewów i drzew na zimę nie przycinam, ponieważ powstają rany, które przy takiej pogodzie, przy wysokiej wilgotności powietrza, często są zaproszeniem dla różnych chorób oraz szkodników. Cienią drzew i krzewów nie tnę. Takie zabiegi wykonuję wczesną wiosną, zanim rośliny ruszą lub jak widzę, że zaczynają pojawiać się pączki, nabrzmiewają, wtedy widzę, które dokładnie pędy, gałęzie wyciąć, które są suche i należy je wyciąć. Jeżeli jest taka potrzeba, muszę przyciąć jakieś drzewo czy większy krzew, to wstrzymuję się do momentu, aż nocą będą przymrozki, przez kilka dni opadną oczywiście wszystkie liście. A jeżeli chodzi o same hortensje, to tniemy je wiosną i wiosną wykonujemy takie cięcie, które ma roślinę zagęścić, wzmocnić w taki sposób, żeby też wytworzyła pędy sztywne, na których będą utrzymywały się kwiaty, a sama hortensja nie będzie się pokładała. Wychodzę z takiego założenia, że zostawiam kwiatostany traw, bylin, zostawiam koszyczki nasienne dla ptaków na zimę, bo taki jest urok jesienny i zimowy naszych ogrodów. Jeżeli nam to przeszkadza, to oczywiście możemy wyciąć czystym narzędziem, żeby ewentualne choroby nie przenosiły się z rośliny na roślinę właśnie takim narzędziem. Hortensję pnącą intensywnie podlewamy oraz kopczykujemy na wysokość około 30 cm od ziemi, od podstawy krzewu, na przykład za pomocą liści, większych kawałków kory czy trocin. A jak zabezpieczyć hortensję bukietową, która jest szczepiona na paliku? Niestety nie mam takiej hortensji w ogrodzie, więc robię taki schemat i tutaj wrzucę obok. Najważniejsze jest to, żeby roślinę intensywnie podlać przed zimą i zabezpieczyć pęd, który ma ciemny kolor, czyli gdy przyjdzie taki dzień w styczniu, w lutym, że będzie dużo słońca, to pod wpływem ciepła pęd będzie się nagrzewał. Roślina może zacząć pobierać soki, pojawią się soki w pędzie, przyjdzie mróz, przymrozek i uszkodzi naczynia, które przewodzą wodę. Dlatego ważne jest to, żeby taki pęd owinąć białą włókniną. Do okrycia używajmy białych materiałów, które odbijają promienie słoneczne i nie nagrzewają się właśnie na słońcu. Starajmy się pędu zbyt mocno, ciasno nie owijać włókniną, ponieważ tutaj będzie nam się kumulowała wilgoć, a to może sprzyjać różnym chorobom. Owijając taki pęd, no muszę jakoś to zaprezentować, przepraszam, że to akurat w taki sposób, ale mam nadzieję, że uda mi się to odpowiednio wytłumaczyć. Gdy owijamy pęd, to również ważne jest miejsce szczepienia, gdzie wyrastają gałązki. Warto to owinąć. Reszta gałązek albo możemy spróbować to delikatnie związać jakimś elastycznym materiałem, jakąś gumką albo na przykład starymi rajstopami, a następnie owinąć właśnie taką białą włókniną. Jeżeli rośliny posadzone są w zacisznym zakamarku naszego ogrodu, w takim miejscu, które chroni je przed mroźnymi, wysuszającymi wiatrami, to tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby roślinę intensywnie podlać, owinąć pęd i zabezpieczyć miejsce szczepienia.
Pora na hortensję ogrodową. Co z roślinami, które mamy w donicach i nie zdążyliśmy je posadzić? Czy je posadzić teraz, czy przechować na przykład w garażu? Jeżeli ziemia nie jest zmarznięta, to ja bym radziła posadzić te rośliny do gruntu i tak właśnie zrobię z tymi sadzonkami, a następnie obsypię korą trocinami na wysokość około 25-30 cm. Wcześniej rośliny zwiążę jakąś gumką, czy nawet właśnie starymi rajstopami i przykryję, zakryję końcówki pędów, bo hortensja ogrodowa, przypominam, kwitnie na pędach zeszłorocznych, wieloletnich, więc najważniejsze jest to, żeby zabezpieczyć końcówki pędów, żeby nie były uszkodzone pąki kwiatowe. A co jeżeli się zagapiliśmy i jest już bardzo późno, ziemia zmarznięta i nie możemy wsadzić hortensji? Co z nimi zrobić? Jeżeli nie mamy miejsca w garażu, to rośliny warto podsunąć pod ścianę, w takim miejscu, gdzie jest chronione od mroźnych wiatrów i obsypać donicę, podstawę rośliny w donicy większymi kawałkami kory oraz je owinąć włókniną. Jeżeli takie miejsce jest na przykład wylane betonem albo jest ułożona kostka, to warto pod donicę coś podłożyć, co odizoluje rośliny od zimnego podłoża, na przykład jakieś deski czy kawałki styropianu. W ogóle muszę Wam pokazać to z bliska, to jest hortensja, na której robiłam taki eksperyment. Chciałam zmienić jej kolor z niebieskiej na różowy w krótkim czasie i nie do końca się wybarwiła, ale powstały przepiękne przebarwienia, to Wam pokażę z bliska. Nagrałam film na ten temat, podlinkuję go w opisie. Myślę, że jest to ciekawostka. Ciekawa ciekawostka. Jeżeli szukamy miejsca dla hortensji w pomieszczeniu, to ważne, żeby było bardzo widne, jasne, a temperatura i tak nawet w garażu jest na tyle wysoka, że będzie to pobudzało roślinę do wzrostu, więc będzie wytwarzała pędy i liście, będą mocno wyciągnięte i stracą swój kolor, za mało światła, więc będą takimi albinosami. I gdy nadejdzie wiosna, to roślinę będziemy musieli zahartować do tego, zanim ją posadzimy w miejsce stałe, albo na przykład do donicy. Żeby zahartować taką hortensję, jak nadejdzie wiosna, to w ciągu dnia wystawiamy ją do ogrodu, na noc chowamy i wsadzamy w miejsce stałe, czy do donicy, jak już minie ryzyko tych ostatnich przymrozków, czyli w okolicach 15 maja. A co zrobić z hortensją, która jest uprawiana w donicy? Przestawiamy ją gdzieś pod ścianę, w miejsce osłonięte od mroźnych wiatrów. Intensywnie podlewamy. Warto pod taką donicę podstawić coś, co odizoluje ją od zimnego podłoża. Na przykład postawić na palecie, postawić jakieś deski, styropian albo coś plastikowego, jakąś plastikową podstawkę. Intensywnie podlewamy, a następnie oczyszczamy z wszystkich suchych liści. Robimy po prostu porządek w takiej donicy. Hortensję ogrodową najlepiej przysłaniać, jak już zrzuci wszystkie liście i temperatura spada do -5 w ciągu dnia. Gdy rośliny związujemy, to przypominam, najlepiej używać jakichś elastycznych materiałów. Sznurek może ocierać się, wcierać w pędy, powodować mikrouszkodzenia, które będą zaproszeniem dla szkodników i chorób. Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach zeszłorocznych, wieloletnich, dlatego najważniejsze jest to, żeby je uchronić, czubki pędów, przed przemrożeniem. A co zrobić z przekwitniętymi kwiatostanami? Ja je pozostawiam do wiosny, ale jeżeli Wam przeszkadzają, to za chwilę pokażę, jak je wyciąć. Sekator powinien być czysty. Widzimy, że pod kwiatostanem nie wygląda to najlepiej. Nie ma tutaj zawiązków liści ani pędów, więc roślinę przycinam. Ciężko mi będzie skrócić niżej, żeby nie uszkodzić pąków, ale to wygląda mniej więcej tak. Cięcie jest proste, pod kątem 90 stopni względem pędu, żeby rana po cięciu była jak najmniejsza. Starajmy się unikać cięcia roślin, gdy jest pochmurno, wilgotne powietrze albo pada. Jak nadejdzie wiosna, ważne jest to, żebyśmy uważali, żeby przymrozki, wiosenne przymrozki nie uszkodziły nam pąków kwiatowych. Dlatego w ciągu dnia, jak już jest ciepło, roślinę możemy odsłaniać, żeby liście, które wytwarza, nam się nie odparzyły, ale na noc do 15 maja warto roślinę okrywać. Donice z hortensjami, jak i innymi roślinami możemy zabezpieczyć w taki sposób, że będą stanowiły pewną ozdobę na zimę. Ja do tego wykorzystam pędy miskanta, bo mam ich bardzo dużo, więc czemu nie? Mam tu jeszcze kawałki liści, to ja wykorzystam do tego, żeby włożyć do środka i dodatkowo zabezpieczyć hortensję. Jak to przeniosę na miejsce stałe, to wypełnię w środku liśćmi miskanta, żeby dodatkowo zabezpieczyć roślinę. A tu powieszę dużą czerwoną kokardę i może jakąś plastikową bombkę i mam dekorację na święta. Oprócz hortensji ogrodowej jest wiele innych wrażliwych roślin, które warto zabezpieczyć na zimę. A jakich błędów nie popełnić? Zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Przyjemnej pracy w ogrodzie. Pozdrawiam.